Są to szczególne święta, święta, które kojarzą się między innymi, czy też przede wszystkim ze swoistą odnową, z nowym życiem, z czymś, co z jednej strony się kończy i rozkwita na nowo. Nasza uczelnia też przeżywa w tym roku swoiste przekształcenie, dlatego że nowa ustawa 2.0 wprowadziła szereg zmian. Tworzymy nowe struktury, tworzymy nowy statut, będą nowe uwarunkowania funkcjonowania. Ale jestem przekonany, że wszystko nam się uda, dlatego że tworzymy jedność i wiem, że mogę liczyć właśnie na Was, na kierownictwo Akademii, mogę liczyć na kadrę naukowo-dydaktyczną, mogę liczyć na żołnierzy od najstarszego stopniem do podchorążego. Mogę liczyć też na pracowników administracyjnych, na pracowników logistyki. Dlatego też chciałbym, korzystając z okazji, bardzo, bardzo serdecznie Wam podziękować za ten wielki zbiorowy wysiłek. Chciałbym życzyć na przyszłość sobie i nam wszystkim tego, abyśmy te święta przeżyli jak najlepiej i aby ta odnowa i ta radość w nas była. Żebyśmy zabrali tę radość płynącą ze zmartwychwstania Chrystusa do swoich domów, ale również i do miejsc pracy, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Żebyśmy byli dla siebie życzliwi, przyjaźni, a na pewno wszystko nam się uda. Wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, z okazji setnej rocznicy ustanowienia biskupstwa polowego w Polsce, w dowód uznania i wdzięczności za pomoc i zaangażowanie w realizację pasterstwa wojskowego, biskup polowy Wojska Polskiego, Jego Ekscelencja generał brygady dr Józef Guzdek wręczy medal w służbie Bogu i Ojczyźnie. Rektorowi komendantowi Wojskowej Akademii Technicznej, panu generałowi brygady Tadeuszowi Szczurkowi oraz byłemu rektorowi uczelni, panu generałowi dywizji Zygmuntowi Mierczykowi. Szanowny panie rektorze, szanowni państwo. Wczoraj dane mi było być w Sarajewie, mieście umęczonym i naznaczonym wojną. I proszę państwa, są tam polscy żołnierze. Ja ich nazywam apostołami pokoju, pojednania i porozumienia, bo chcą pomóc, żeby tam na tej ziemi zapanowała atmosfera wielkanocna. Moi drodzy, czy tylko tam, czy tylko tych 10 miejscach, z którymi dzisiaj łączyliśmy się przed chwilą w dowództwie operacyjnym, potrzebni są świadkowie żyjącego Boga i ambasadorzy braterstwa i miłości? Tak bardzo potrzeba wyjścia z kryzysu wiary w Boga i wiary w człowieka tu, w kraju nad Wisłą, kiedy wielu ludzi prześciguje się w tym, by wypowiedzieć swoje zdecydowane nie dla Boga i dla Kościoła. Szanowni państwo, przychodząc tu, do tej naszej uczelni, nie mówię waszej, naszej, wojskowej uczelni, no chciałbym życzyć, żeby tu zawsze można było oddychać Bogiem i braterstwem, przyjaźnią i życzliwością. Bo moi drodzy, jeżeli tego by zabrakło, to pytanie, czy można stawiać młodych żołnierzy, podchorążych, a potem oficerów Wojska Polskiego pod sztandarami, na których widnieje napis Bóg, honor i ojczyzna. Czy można wierzyć w siłę polskiej armii, jeżeli noszący mundur żołnierza Wojska Polskiego nie będą się szanować, jeżeli nie będzie razem? Czy można wierzyć w siłę polskiej armii? Dlatego, szanowni państwo, życzmy sobie tego, byśmy spełnili
testament z Wieczernika. Ojcze, aby byli jedno. Wszechmogący Boże, pobłogosław nas, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, pobłogosław wszelkie świąteczne pieczywo, wszystko, co jest przygotowane na tym stole i spraw, abyśmy składając sobie nawzajem życzenia, spożywając ten wspólny świąteczny pokarm, umocnili naszą więź, nasze braterstwo i rzeczywiście byli świadkami wartości, które niesie zmartwychwstały Pan. Przez Chrystusa, Pana naszego. Szczęść Boże. Ksiądz Krzysztof Kapelan lepiej to zrobi, jak zawsze. Przyszli do zdroju, światło się napełnili. Alleluja.